Wioletta Grzegorzewska. Wszystkie wieczory świata. Pierwszy samotny wieczór na poddaszu. Niewyraźny jak biała cerkiew za oknem. W podbrzuszu niosłam przezroczyste kiełki i strach, który trzeba uciszać postinorem. Kiedy mąż przepływał cieśninę La Manche, musiałam pilnować dłoni. Palce tęskniły. Złośliwe klucze nie chciały się przekręcić. W przeciwieństwie do mnie miały żelazną wolę. Czytała Anna Gajewska. Wolnelektury.pl. Zostań naszym przyjacielem.